No cześć. Jeszcze o tym nie wiecie, ale od rana dzisiaj u nas praca wre. U nas w domu jest dzisiaj pogrom, dlatego że ja wczoraj wieczorem, jeszcze bardzo, bardzo późno, chyba w sumie poszłam spać o pierwszej w nocy, zaczęłam gotować rosół. Ugotowałam rosół, żeby też... No już dzisiaj się w to nie bawić, zresztą nie miałam tyle miejsca w zamrażalniku na mięso i tak dalej, więc stwierdziłam, że wstawię rosół, wstawiłam też jeszcze mięsko dla czarnego do gotowania, rudemu poporcjowałam surowe, bo on, tak jak już Wam mówiłam, zagotowanym nie jest, dzisiaj totalnie bez makijażu, wstawiłam teraz wodę na makaron. I pokażę Wam, jak poporcjowałam mięsko dla czarnego. Teraz będę pakowała do zamrażalnika w porcjach. Na obiad dzisiaj jemy rosół. Artura jeszcze nie ma. Artur był, potem pojechał. Potem przyjechał i poszliśmy, słuchajcie, do Lidla, tutaj niedaleko. Później Wam pokażę, co Artur chciał kupić. Pokażę Wam, no trochę to ważyło, ale przynieśliśmy. Daliśmy radę, ale fajnie, bo już się bałam, bo tam Artur oglądał gazetkę i bał się, że będzie wykupiony, ale na szczęście dostaliśmy. Ale powiem Wam, że w Lidlu tyle fajnych rzeczy, tyle pościeli, tyle wszystkiego. Takie super ciepłe prześcieradła są na gumkę. Naprawdę takie super ciepłe, aż takie no prawie, że futerkowe. No, ciekawa jestem, ale mi się wydaje, że zimą no fajnie na czymś takim spać. Ale dość drogie były, bo chyba 40 zł, coś takiego, czy 50, chyba różne rodzaje były, nie wiem do końca, bo się nie przyglądałam, bo jeszcze bym kupiła. No, także pokażę Wam, co mam tutaj porobione. No, tutaj mam ugotowane i poporcjowane mięsko dla czarnego, teraz będę dzieliła na porcje do zamrażalnika. Tutaj są serduszka, to jest kurczaczek, a to jest wątróbka. Tutaj mam rosół. Czekam, aż tylko mi się delikatnie zagotuje. Tutaj mam wodę na makaron, ugotuję makaron nitki i to będzie dzisiejszy obiadek. No i tyle, a jutro to chyba zrobię zupę buraczkową, bo też te buraki kupiłam i nie wiem, czy tu, z tego jutro, czy będzie pomidorowa, czy co, czy buraczkową zrobię. No zobaczymy. No hej, już od tego nie ucieknę. Niestety, mam taką górę znowu do prasowania. No nie ucieknę od tego. Jak pozostawiam to, że tak powiem, nieruszone, to się samo nie chce wyprasować. Nie wiem dlaczego, no ale takie są fakty, że doszłam do wniosku, że jak sama tego nie wyprasuję, to niestety samo się tutaj nic nie wydarzy. Więc niestety... Słuchajcie, zostałam postawiona pod ścianę. No a tak na poważnie to nie, naprawdę muszę wyprasować, bo już mam naprawdę spore zaległości. No i co? Muszę ogarnąć ten temat. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Jakoś tak ostatnio na YouTubie widzę, tak odczuwalne jest, może nie tak bardzo jeśli chodzi o nas, ale w ogóle strasznie odczuwalny jest temat, że tak powiem, posiadania czy nieposiadania dzieci. Ludzie, ja nie wiem dlaczego, ale ja nie wiem, jak to działa, dlaczego tak jest, ale rodzice, w sensie ze strony ojców tego nie widzę. Może też dlatego, że jakoś w ogóle mało widzę, żeby na takich, takich kanałach, gdzie są głównie vlogi, gdzieś tam, żeby panowie komentowali.
ale kobiety często strasznie wyrażają swoje niezrozumienie, swoją pogardę, swoją niechęć dla kobiet, które oficjalnie mówią, że nie chcą mieć dzieci. Ja nie wiem, z czego to wynika, że kobieta, która ma dziecko czy ma dzieci, za wszelką cenę próbuje, że tak powiem, narzucić swoje zdanie kobiecie, która nie ma tych dzieci. I wiecie, tak naprawdę różne mogą być przyczyny, tak? Bo jeśli ktoś nie powie wprost, to może być tak, że na przykład tych dzieci nie może mieć, a nie uważa, żeby to był temat do ujawniania w internecie. I tak naprawdę nie do końca to wiadomo, czy to jest tak, że faktycznie nie chce mieć tych dzieci, czy nie może i tylko tak mówi dla zamknięcia buź, nie wiem, ale wręcz to działa odwrotnie, bo zauważyłam, że najgorszym jest powiedzieć wszem i wobec w internecie, że tych dzieci się nie chce mieć. No jeśli facet to powie, to pół biedy. To nie ma takiego, że co? Nie, facet ma prawo nie chcieć mieć dzieci. Ale kobieta? Przecież celem kobiety jest posiadanie potomstwa. Że to jest cel życiowy. Jeden, jedyny cel, jedna, jedyna rzecz, do której kobieta została stworzona tak naprawdę. Żeby urodzić i wychować potomstwo. No słuchajcie, ja nie wiem, przecież jeśli to jest dorosła osoba, i wszyscy tam mówią, że to jest taki, właśnie takie czasy nastały, straszne czasy nastały, bo kiedyś nie w życiu to było nie do pomyślenia, a teraz sobie kobiety robią co chcą, decydują o sobie, facetów już w ogóle nie potrzebują w życiu, same feministki i w ogóle, i do czego ten świat dąży, i słuchajcie, to jest naprawdę, ała, temat rzeka, ale wiecie, ani ja, ani nikt, ani żadna jedna osoba nie zmieni czasów, nie zmieni świata. Jest tak, jak jest. To, czy tak jest dobrze, czy źle, czy to jest dobre dla pokoleń kolejnych, że tak jest, jak jest, że ten świat pędzi do przodu, że kobiety mają o wiele więcej praw niż miały kiedyś. To się, wiecie, to się z czasem okaże, że nikt z nas tego nie wie tak naprawdę. Gdzie jest ten koniec? Jaki będzie koniec tego wszystkiego? Czy to wyjdzie u ludzkości na dobre, czy nie? Nie wiadomo. Ale dlaczego? Ja nie rozumiem naprawdę, dlaczego ktoś za wszelką cenę próbuje na kogoś wpłynąć. I to totalnie obce osoby. Mówi ktoś w internecie, na YouTubie, w filmiku, że nie chce mieć dzieci. Jakaś kobieta nie chce mieć dzieci i koniec. Jej jest tak dobrze, jak jest. Jej jest tak wygodnie. Ona nie ma jakiegoś instynktu macierzyńskiego, nie wiem. Mówi wprost, tak? I potem ma wrażenie, że popełniła najgorszy błąd w życiu. Mówiąc to, bo spływa na nią taka fala po prostu nienawiści. Oczywiście jakieś tam jednostki napiszą, że okej, rozumiem, masz do tego prawo i tak dalej. Ale duża większość to jest taka fala nienawiści, taka fala hejtu, że naprawdę coś strasznego. I dlaczego tak jest, że jeśli ktoś ma dziecko, to za wszelką cenę próbuje światu wmówić, że to jest dar, że to jest najwspanialsze, co mogło ją spotkać, i naprawdę, dopóki się o tym nie przekonasz, to się nie dowiesz, że musisz koniecznie, potem możesz mówić.
czy faktycznie miałaś tak rację, bo przecież dopóki nie zostaniesz tą matką, to się przecież tego nie dowiesz, jak to jest. I dlatego mówisz, bo się boisz na przykład mieć dziecko, tak? Bo się boisz tej odpowiedzialności, bo się boisz tej decyzji, bo wydaje ci się, że kariera zawodowa jest najważniejsza, że to, że tamto, że nie musisz o nikogo się troszczyć, że nie musisz o nikogo się martwić i tak dalej. Słuchajcie, pozwólmy dorosłym ludziom o sobie decydować. Przecież nikt za tą osobę, za tą kobietę nie przeżyje własnego życia. Ona ma, podejrzewam, że deklarując coś takiego, musiała coś tam w życiu przejść. Musiała coś tam w życiu przeżyć. I chyba, no nie nam oceniać, z czego to wynika, dlaczego tak się stało. A nawet jeśli byśmy wiedzieli, dlaczego tak, a nie inaczej podjęła taką, a nie inną decyzję, to jaki... To jaki, za przeproszeniem, interes mają obce osoby, zupełnie obce osoby, które w ogóle nawet jej nie znają, tylko znają ją z internetu. Jakie mają prawo, żeby ją oceniać, żeby jej mówić, co ma robić, zanim wychowają to dziecko? Albo co potem, jak się jednak okaże, że miała rację, a posłuchała tej pani, która jej doradziła, żeby mieć to dziecko, i ona w końcu powie: dobra, no może faktycznie będę żałowała w życiu, to będę miała to dziecko, a potem odda do domu dziecka. Nie wiem, nie wiem, dlaczego ktoś próbuje za wszelką cenę kogoś uszczęśliwić na siłę. Skąd to się bierze? I bierze taką odpowiedzialność na siebie, że ja ci teraz mówię, musisz mieć to dziecko, bo jak nie, to będziesz nieszczęśliwa do końca życia. Ludzie, co to się dzieje na tym świecie? O co to chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Czy ten ktoś przemyślał, czy ta osoba przemyślała, co ona mówi? A co, ty jesteś jakąś wróżką, jasnowidzem, że ty wiesz, że ta kobieta będzie nieszczęśliwa? A nawet jeśli będzie nieszczęśliwa, to będzie jej decyzja od samego początku do samego końca. No nie wiem, ja mam takie przynajmniej nastawienie do tego. Nie wydaje, nie wiem, czy nie wydaje wam się, że decyzja o posiadaniu dziecka czy dzieci to jest naprawdę poważna decyzja? Ja nie wiem, czy to, co to spowodowało, że ktoś, nie wiem, daje sobie prawo do tego, żeby mówić komuś, co ma robić. I to nie jest na zasadzie: kup sobie te buty, a nie te, bo te są ładniejsze, tylko miej dziecko, bo będziesz nieszczęśliwa do końca życia. Zobaczysz, będziesz tego żałowała. Na starość nikt ci nie poda szklanki wody. I co zrobisz? Będziesz umierała w samotności. I kto ci pomoże? No kto ci pomoże? A powiedzcie mi, jak urodzisz to dziecko, jaką masz gwarancję, że to dziecko ci pomoże? Bo słuchajcie, osobiście znam takie przypadki, że wręcz przeciwnie, że rodzice jeszcze na starość jeszcze mają kłopot z dorosłymi dziećmi. I w życiu nie mogą się spodziewać wsparcia ani żadnej pomocy od tego dziecka. A ten ktoś, kto mówi: musisz mieć dziecko, bo to, wie, kim będzie to dziecko? Wie, jak to dziecko będzie się zachowywało, jak będzie wychowane? Nie wiem. No ja po prostu jestem... Jakoś tak na mnie działają takie tematy jak płachta na byka, bo... No bo po prostu nie rozumiem, w życiu bym się nie odważyła komuś powiedzieć: słuchaj, musisz zrobić tak i tak, bo jak nie, to zobaczysz. Nie wiem, świat zwariował, ludzie zwariowali, nie wiem, co się porobiło. No naprawdę, nie wiem, co się porobiło na tym świecie.
I nie wiem, dlaczego ludzie tak palą takie słowa, tak, na prawo, na lewo. Ty musisz, bo zobaczysz, bo to, bo będziesz na starość sama, bo ci nikt szklanki wody nie poda, nikt ci herbaty nie poda. Jak możesz tak mówić? Przecież rolą kobiety jest urodzenie potomstwa, wychowanie i w ogóle. Nie wiem, toż jak chcesz mieć, to mieli nawet dziesiątkę. Przecież nikt ci nie broni, tak? Ale nie nakazuj i nie wróż komuś, że będzie nieszczęśliwy, a może będzie bardziej szczęśliwy niż matka, która się całe życie zamartwia o swoje dzieci. Boże, no przecież nie każdy chyba tak samo moim zdaniem. Ja nie wiem, może by się wypowiedziała jakaś starsza, bardziej doświadczona kobieta, ale moim zdaniem to jest tak, że tak samo jak nie każdy nadaje się do każdej pracy, do każdego zawodu, czy nie każdy się nadaje do tego, żeby mieć chociażby prawo jazdy, nie każdy powinien, nie wiem, jeździć tirami, prowadzić autobus, czy być górnikiem. Tak samo chyba nie każdy musi się nadawać do tego, żeby być matką czy być ojcem. Nie wiem. Po prostu. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest dobre, dlatego że ludzie są bardziej świadomi. Ludzie wiedzą, że mają wybór. A nie, że muszą, że coś muszą, bo to wypada. Nie, bo kiedyś to co. Idąc tym tokiem myślenia, to teraz, jak już masz 25 lat i nie masz męża, to jesteś starą panną i do końca życia będziesz sama, bo ciebie już w tym wieku nikt nie będzie chciał? To jest to takim tokiem myślenia, no to tak właśnie by teraz wyglądało. Bo skoro wszystko idzie do przodu i też teraz nikt nie jest starą panną, tylko jest singielką, spełnioną singielką, z wyboru, nieważne, w każdym razie to już nie jest stara panna nieszczęśliwa, która ma spaczony charakter, bo nikt jej nie chce i w ogóle jest stracona, bo w wieku 25 lat już jest na nią krzyżyk postawiony, bo męża w życiu nie znajdzie już, bo jest za stara. Tak samo mamy myśleć o tym, że trzeba mieć to dziecko, bo trzeba mieć już tego męża w wieku 25 lat i trzeba mieć te dzieci i trzeba, i trzeba, i trzeba. No ja nie wiem. Co wy o tym myślicie? Powiedzcie. Bo ja nie wiem, może ja jestem jakaś inna. Może ja jestem w błędzie. Ale mi się wydaje, że to jest właśnie dobre w tych czasach, że mamy prawo o sobie decydować i mamy prawo na przykład nie czuć chęci posiadania dziecka, nie wiem, nie czuć instynktu macierzyńskiego czy takiego ojcowskiego. No bo tak mówią, no taka jest kolej rzeczy, no bo taka jest kolej rzeczy, tak powinno być. No i dzieci i muszą się rodzić i wiadomo, no ale to nie jest chyba tak, że jak sobie ileś tam kobiet nie urodzi dziecka, to się nagle świat zawali, ludzkość przestanie istnieć, czy co, no ja nie wiem. Nie wiem, po prostu troszkę zdębiałam. I naprawdę uważam, że chyba takich rzeczy gdzieś tam, no widzicie, z jednej strony ktoś chce być szczery, a dostaje tak po tyłku, że mu się tej szczerości odechciewa. To jest nie w porządku po prostu. Przyszłam wam pokazać, co kupiliśmy w Lidlu. Właśnie taki podnośnik, powiem wam, że to jest naprawdę ciężkie. To jest taki podnośnik hydrauliczny do auta. No, Artur czasami coś tam pod autem robi, to mu się przyda, bo jeden taki ma, ale on już tam szwankuje coś ostro, a był w Lidlu za 99 zł, 3 lata gwarancji, także myślę, że fajna cena i warto, a naprawdę jest ciężki, no ale jest. Chciałeś do... Będę miał wreszcie jakiś kurczę sprawdzić do zdarzenia. No. Jeszcze zobaczymy, bo jeszcze nie działa. Jeszcze nie sprawdzaliśmy. Nie wiem, jak się sprawdzi. Jeszcze Artur nie sprawdził, ale
Jak sprawdzi, to Wam da znać, czy jest fajny, czy jest zadowolony. No, także tak, to Wam pokazałam. Marchewkę? Do filmu, marchewka. Nie. No niestety, tylko marchewka. Nie mam parówki. Oglądamy sobie Przyjaciółki. No i Rudy patrzy, że ja coś jem. No ale... Tylko to. No i jeszcze ewentualnie to. Tak, daj mu jeszcze gwoździe i młotek. Zobaczcie, co to jest za pozycja. Tu jest poduszka. Pod poduszką jest jeszcze jedna poduszka. A pod poduszką jest jeszcze koc. To jest naprawdę wysoko. I on leży tak. Jest taki wygięty, głową w dół. I tak śpi. Oj, chyba naprawdę jest zmęczony. Mój futrzaczek. Kolejny etap snu. Całkiem nieprzytomny. Jest mu ogólnie już wszystko jedno. Rudy dzisiaj skradł. Cały film skradł. I jego pyty też skradły. Kto już takim żółciakiem? Z takim brzuszkiem. No kto? Jeru, jeru. Bym cię chrupała. Bo zjem. Bo zjem. Bo zjem cię. Jak zaczynam nagrywać, to zamyka oczy. Chciałam zrobić kukuk. Rudy. Rudy. Nie udawaj, że śpisz. Rudy. Kukuk. Widzę cię. No, otwórz oko. No. No, otwórz troszkę oko. No widzisz, jak coś to potrafisz. O, jaki jestem długi. Taki jestem długi. Taki duży. Taki jestem duży. Jak królik. Nie no, ty jesteś słodziakiem. Doczekaliśmy tego momentu. Już dłuższy być nie może. Rudy, co ty dzisiaj za akrobację? Zobaczcie, i zamyka oczy, jak ja go nagrywam. Zobacz, jak długi on jest. No. 3 metry. Ile to by było? Tyle, ile kanapa. 0,5 metra. Nie no, koniec. 0,5 metra to jest... Gdzieś dotąd. Jakieś 70 centymetrów. Tak mniej więcej. No, wydłużony królik. Dobra, słuchajcie, będę mówiła Wam papa, bo naprasowałam się. Jeszcze została mi jedna pościel, bo miałam dwie. Została mi jeszcze jedna pościel i muszę tylko odkłaczyć tą rolką Artura jedną bluzę czarną. I kończę na dzisiaj. Wystarczy. Już jest dość późno, także... Widzimy się, mam nadzieję, jak zwykle mówię Wam, to jutro. Pa, pa.